Mam na imię Teresa. Urodziłam się w 1954 roku w Nowej Hucie na osiedlu Młodości w małym pokoju, w mieszkaniu trzyosobowym. Urodziłam się w domu, ponieważ szpital Żeromskiego powstał dopiero w 1955 roku i właściwie w większości normą było takie właśnie porody przyjmowane w domu przy akuszerce. Osiedle to zaprojektowane było w większości dla klasy robotniczej, dla pracowników kombinatu. Wszędzie otaczały nas hotele robotnicze. Nasz blok był jedynym takim blokiem rodzinnym, można powiedzieć. Rodzice moi otrzymali to mieszkanie jako mieszkanie służbowe po przeniesieniu ze Skawiny, z zakładów ogniotrwałych. Powstawał tutaj wydział zakładów materiałów ogniotrwałych i po prostu tata dostał tutaj przeniesienie i mieszkanie służbowe wtedy się otrzymywało. I takim sposobem znaleźliśmy się w Nowej Hucie. Rodzice przyjechali z trójką córek, a ja byłam takim prezentem świątecznym w kolejnym roku. Jako czwarta córka się urodziłam. Z rodzicami najczęściej spędzałam czas wolny nad zalewem. Poranki pamiętam w kinie aktualności na Placu Centralnym, gdzie siostry mnie zabierały. Pamiętam księgarnię pod pocztą, gdzie kupowano się książeczki Poczytaj mi, mamo. Po ukończeniu liceum na studia się nie dostałam. I po prostu był wrzesień, kiedy zachorowała moja babcia, która mieszkała z nami. Po prostu wymagała opieki stałej. No i tak zadecydowaliśmy wszyscy, że ponieważ ja nie idę dalej do tej szkoły na ten moment, to zostaję w domu i opiekuję się babcią. Biblioteka na osiedlu Młodości istnieje od 1953 roku, czyli od momentu, kiedy ten blok został zasiedlony. I zapukała kierowniczka biblioteki do mnie do domu. Po raz pierwszy zresztą u mnie była w tym domu. I po prostu zapytała wprost Tereniu, czy nie chciałabyś pracować ze mną w bibliotece, u mnie w bibliotece, ponieważ miała problem, był wakat. No ja wtedy przystałam na to, ponieważ było to blisko, mogłam to pogodzić z opieką tej babci też. I jesienią 1973 roku rozpoczęłam pracę w bibliotece na osiedlu Młodości, mając 19 lat. Wiedziałam z przekazów, że jest to najstarsza biblioteka publiczna w Nowej Hucie i starałam się dociec do źródeł. W 1951 roku powstaje filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ona była usytuowana na osiedlu na Skarpie, natomiast wtedy ta lokalizacja to było osiedle A0. Tamta biblioteka w 1951 roku, jej księgozbiór pochodził z Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale również z biblioteki ze wsi Mogiła, z pierwszej biblioteki działającej od 1949 roku. Także to jest można wysnuć taki wniosek, że jednak ta biblioteka ma korzenie sięgające 1949 roku. Ja taką śmiałą tezę mogę wysnuć, że jednak ta biblioteka, tak jak mówię, jej korzenie sięgają początków budowy Nowej Huty. Wydaje mi się, że miałam dość dobrą intuicję, bo słyszałam to właśnie od czytelników, od niejednej osoby, że po prostu kieruję się jakimś taką intuicją, że proponowałam im różne tam tytuły, z których w większości właśnie byli zadowoleni i nawet domagali się, żeby właśnie ja wybierała im te książki. Przejęłam funkcję zaraz po pani Tereso i starałam się cały czas tak kontynuować to dzieło przez panią rozpoczęte, ponieważ tutaj mnóstwo odbywało się imprez, które tak środowisko jednoczyło i starałam się właśnie, żeby tak jak gdyby nie zawieść tych oczekiwań, bo już określone były. Ale też bywa tak, że czytelnicy mają swojego ulubionego bibliotekarza i uważają, że tylko on jemu dobrze wybierze książki i to jest na co dzień po prostu. Były takie sytuacje, że niezwrócone książki znajdowałyśmy na przykład pod drzwiami, przychodząc do pracy rano, albo doręczał nam listonosz z poczty pakunek. Po otwarciu okazywało się, że to nasze książki z naszego księgozbioru. No przyszła nasza czytelniczka, pani Ewa,
inicjatorka wielu spotkań, różnych imprez. Pani Ewa jako czytelnik roku przeczytała 150 książek oraz wzięła udział w kilkunastu na pewno imprezach bibliotecznych. Po 18 latach pracy w 1991 roku awansowałam na kierowniczkę biblioteki. Ja przepracowałam tutaj 42 lata, obecnie jestem na emeryturze. Jestem szczęśliwa, że mogłam pracować tutaj tyle lat w swoim środowisku, tutaj gdzie mieszkam. Nadal tu przychodzę do biblioteki, lubię tutaj spędzać czas, odwiedzać, wypożyczać książki. Jestem szczęśliwa, mieszkam nadal tutaj, w tym samym mieszkaniu, w którym się urodziłam. Utrzymuję nadal bardzo dobry kontakt z osobami, które przejęły bibliotekę, placówkę po mnie.